Szanowni Państwo, dwa aspekty tej sprawy. Szkoda, że pan radny, czytając artykuł prawa, ustawy, nie rozumie tego artykułu. Tam wyraźnie pisze, że decyzja należy proszę do organu wykonawczego, a nie do rady. I żadną uchwałą rady państwo nie możecie mnie zmusić do dawania dotacji. To jest. Po drugie, proszę państwa, ja dzisiaj cały dzień ten temat analizowałem, rozmawiałem z rodzicami, z panią dyrektor, i z jedną, i z drugą, i powiedziałem, na jakim stanowisku stoję i tego stanowiska na dzień dzisiejszy nie zmienię. Mówiłem też wcześniej, że ja mam postępować zgodnie z literą prawa, a na razie, bo wyrok jest z 2015 roku, prawo jednoznacznie mówi. Dobrą wolę ja w odpowiednim czasie zastosuję, jak będę miał, że tak powiem, wszelkie argumenty, bo pan pierwszy, tak jak zrobił pan to z dworcem, podpisze się. Panie przewodniczący, proszę nie ubliżać. Ja sobie nie życzę, żeby pan nie ubliżał. Mówię prawdę. Pan pierwszy podpisze się pod wnioskiem do Regionalnej Izby Obrachunkowej. To jedna sprawa. Druga. Proszę państwa, panie burmistrzu, ja ściągacie pieniądze zadań, z których nie możecie ściągnąć pieniędzy. Po pierwsze, zimowe utrzymanie dróg. Przetargi zostały ogłoszone, rozstrzygnięte. I umowy leżą w podpisie. Proszę pana, ja jako doświadczony radny, na takiej podstawie, panie radny, ja panu nie przerywałem. Jak pan jeszcze nie douczył się, to dlatego zostawiłem pieniądze na szkolenia dla radnych, że przy pewnych działaniach, żeby zapewnić ciągłość obsługi mieszkańców, ja mogę ogłaszać przetargi na podstawie prowizorium budżetowego. I takie mam prawo. I z tego prawa korzystam w sposób dozwolony. Sprawa następna. Mówimy tu o całości gminy, nie tylko miasta. Proszę się przejechać po drogach wiejskich i zobaczyć, jaki jest stan tych dróg, bo ja od czasu do czasu się przejeżdżam. I państwo dzisiaj chcecie zabierać pieniądze z dróg gminnych. Zresztą widzę, że niektórym strasznie ta nasza wieś nie leży na sercu. Traktowana jest jako ta gorsza łęczna. Państwo mówiliśmy o pozyskiwaniu pieniędzy. Państwo chcecie zabrać składkę do LGD. To w jaki sposób ja mam pozyskiwać pieniądze z programu rozwoju obszarów wiejskich? To są pieniądze, które umożliwią mnie, a z tych pieniędzy na przykład szkoła w Zosiówce dużo korzystała, składając projekty. Dzisiaj, mając poniżej 20 tysięcy mieszkańców Łęcznej, ja mogę i pisać projekty na Łęczną już do LGD. I państwo z tego chcecie zabierać? No to są po prostu żarty. Państwo sobie tym wnioskiem robicie żarty z budżetu gminy. Jeszcze raz powtarzam to, co dzisiaj już niejednokrotnie mówiłem w tym gremium, o którym wspominałem, że moja dobra wola jest na tak. Tylko ja muszę mieć, że tak powiem, 100% pewności, że to, co zrobię i pieniądze publiczne, które wydam, wydam je zgodnie z literą prawa, a nie będę zaraz się w sądzie tłumaczył.